ale w tym momencie pokazujemy już prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena przed wizytą właśnie w Warszawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych dojeżdża do Rzeszowa, skąd poleci do Warszawy. Także teraz możemy to zobaczyć na naszych ekranach. Kolumnę, która właśnie dojechała do Rzeszowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosi jutro przemówienie w Arkadach Kubickiego. Oczywiście wszyscy na to przemówienie bardzo czekamy. Czeka na to przemówienie oczywiście Ukraina, Europa i cały świat. I na te deklaracje, które mają tam paść. Niebawem zobaczymy na naszych ekranach Joe Bidena, który z Rzeszowa będzie prosto kierował się już do Warszawy. I o tym przemówieniu też za chwilę z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać, bo deklaracje, które jutro mogą zapaść, mogą być kluczowe, już teraz słyszymy. Na pewno będzie mowa o pomocy dla Ukrainy, co jest tutaj podstawą tego spotkania i tych rozmów, bo dzisiaj rano prezydent USA Joe Biden był z wizytą w Kijowie, niespodziewaną wizytą. Rozmowy z prezydentem Ukrainy również miały miejsce. Deklaracja wsparcia także zapadła. Była mowa o tym, że pomoc wojskowa warta 500 milionów dolarów ma dotrzeć na Ukrainę. To jest ta nowa pomoc, o której usłyszeliśmy już dzisiaj. I cały czas na ekranach widzimy samochody. Gdzieś tutaj znajduje się prezydent Stanów Zjednoczonych, którego za chwilę zapewne ujrzymy na ekranach. A potem oczywiście będzie transport lotniczy do Warszawy. Więc cały czas na ekranach mamy Przemyśl, kolumnę prezydenta, która chwilę temu na naszych ekranach była widoczna.